Zastanawiałam się, czy w ogóle jest sens, żebym ja dalej ten kanał prowadziła. Witajcie w 1054 dniu mojej emerytury, który jest ponoć najbardziej depresyjnym dniem w roku, czyli Blue Monday. No i myślę, że to jest dobry dzień do tego, żeby, no może nie narzekać, bo ja nie lubię narzekać za bardzo, ale żeby sobie zastanowić się albo opowiedzieć o tym, nad czym zastanawiam się już od dłuższego czasu. Może niektórzy z Was zauważyli, że już od 3 tygodni prawie chyba nie wrzuciłam żadnego filmu, mimo że wcześniej wrzucałam filmy co najmniej raz w tygodniu, czasem 2 razy w tygodniu. Szczerze mówiąc, mam kilka filmów takich rozbabranych, że tak powiem, ale nie wiem, jakoś brakuje mi energii, żeby je skończyć. Szczególnie jest mi przykro, że ciągle nie wrzuciłam jeszcze filmu z Bydgoszczy, bo obiecałam, że go w ciągu 2 tygodni zrobię od mojej wizyty w tym mieście. A cały czas jeszcze leży niedokończony, ale się zbliża. Natomiast wiecie co, no zastanawiałam się, czy w ogóle jest sens, żebym ja dalej ten kanał prowadziła. Bo istnieje on już od około 1,5 roku, w czerwcu jakoś wystartowałam w zeszłym roku. No i szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że trafię do, z tym co tam opowiadam na tym kanale, że trafię do moich rówieśników, do osób na emeryturze, że będzie to dla nich coś fajnego, ciekawego. No i w zasadzie nic z tego nie wychodzi. Mam bardzo mało subskrybentów, na dzisiaj to jest 168 osób chyba tylko. Na początku dosyć szybko przyrastało, nawet był taki moment chyba, że pierwszy mój film z jakiegoś powodu mi nieznanego YouTube promował i było naprawdę bardzo dużo wejść. Do dzisiaj on jest w czołówce. No i potem jakoś to tak z czasem coraz gorzej i gorzej. I teraz tak, no być może po prostu nieciekawe są te moje filmy. Nie trafiają do przekonania tym osobom, które, do których chciałabym trafić. Ale wiecie co, no też nie do końca, bo jednak tak jak się wejdzie na statystyki, to tych wejść jest sporo. Natomiast bardzo mało osób subskrybuje kanał. Popatrzcie tutaj na taki wykres, pokażę Wam. Zobaczcie, mam 167, dzisiaj już 168 chyba subskrybentów, a wyświetleń 11 tysięcy. To zobaczcie, na tym drugim w slajdzie widzicie, że mam subskrybenci, którzy zaglądają na mój kanał. To jest niespełna 10% wszystkich osób, które tu zaglądają. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo mało. No i oczywiście może po prostu tak się dzieje, bo nie jest to, co ja robię, to co nagrywam, nie jest ciekawe po prostu. Może jest ciekawe tylko dla mnie. Ale zerknijcie jeszcze na jeden slajd, który Wam chcę pokazać. Zobaczcie, tutaj jest taka tabelka, która pokazuje, jaki jest wiek widzów moich. I zobaczcie, że te osoby, do których ja bym chciała dotrzeć, czyli powiedzmy te 55+, to jest 8, 9, jakieś 9,5, niecałe 10% w ogóle widzów. Większość to są osoby młode. I wydaje mi się, że problem tutaj leży, no może też w tym, że jest to nieciekawe dla nich, a może po prostu w tym, i takie mam sygnały od wielu znajomych nawet, że nie mają po prostu konta na Google, nie mają konta na YouTubie, w związku z tym nie mogą subskrybować, nie mogą dawać łapek, nie mogą pisać komentarzy. Natomiast też jest wiele osób, o których wiem, że no jakby są mi znane, z uprzejmości może zasubskrybowały, bo są moimi znajomymi, ale też nie ma w ogóle żadnej reakcji z ich strony. W zasadzie jest, nie wiem, jedna czy dwie osoby, które piszą komentarze. Tych łapek jest mało, tych komentarzy to są, nie wiem,
kilkanaście to jest góra, z tego połowa to jeszcze są moje odpowiedzi na czyjeś komentarze, żeby trochę to podbić. I tak się zastanawiam właśnie, czy to w ogóle jest sens, żebym ja dalej to prowadziła. Dla kogo? Dla siebie? Nie wiem. Co o tym myślicie? O, przyszła moja kochana koturka. To jest Mopcia. Nie znacie jej jeszcze pewnie, bo ona jest w ogóle taka... Jak ktoś przychodzi do mnie, nawet to się ukrywa. Strasznie jestem nieśmiały kotek. Mopciulko moja ukochana. Powiedz dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O, a to było kichnięcie, ale to było kichnięcie innego kota, który śpi. No dobrze, wracając do tematu. Leć mała. Po, mam pełno kłaków teraz. Więc wracając do tematu, czy to warto dalej prowadzić ten kanał. Ja bardzo dużo włożyłam w ten kanał takiej energii swojej, bo musiałam się nauczyć tego, wiecie, jak filmować, jak te filmy składać, jak podkładać muzykę. Nauczyć się musiałam programów różnych, które mi w tym pomagają, które używam, żeby taki film powstał. I cały czas się dalej uczę, bo to jednak jest, wiecie, wiedza taka. Jeżeli ktoś nigdy tego wcześniej nie robił, no to co chwilę jeszcze się co chwilę się jeszcze pojawiają jakieś nowe możliwości, wiecie, a to jakieś rolki na Instagramie, a to jakieś tam inne rzeczy. I człowiek trochę taki ma miszmasz, takie, wiecie, osiołkowi w żłoby dano. Jest dużo różnych możliwości, z czego tu skorzystać, jak to zrobić, jakie programy wykorzystywać. No i na taki film, żeby go nagrać, żeby go potem wyedytować, jakoś poskładać, pociąć, to ja naprawdę wiele godzin zużywam. I potem, wiecie, wchodzi na niego na przykład 20 osób, prawda? No to jest smutne. Wiecie, oglądam też takie różne webinary, różne szkolenia, które mówią, jak dotrzeć do klientów. No jak ktoś ma taki kanał, gdzie coś sprzedaje. Trochę sprzedaje swoje pomysły tutaj. I jak dotrzeć do odbiorców. Co zrobić, żeby był właśnie większy odbiór, żeby były komentarze, żeby była reakcja w ogóle jakakolwiek na te filmy. Powiem Wam szczerze, że no oczywiście korzystam z pewnych rad i staram się poprawiać szczególnie jakość, poprawiać te miniaturki. Kupiłam gimbala, żeby to nagrywanie było takie bardziej płynne, żeby się obraz nie trzęsł. Myślę, że nawet to parę osób zauważyło, bo dawali mi taki sygnał, że trochę jest lepiej. To jest proces, ale wiecie, że czasem takie rady, jakich tam ci ludzie, przeważnie młodzi, udzielają, są troszeczkę takie, no, nieprzystosowane chyba do rzeczywistości. Na przykład nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, jak ja mam dotrzeć do osób w moim wieku, do osób starszych, które podejrzewam, że bardzo dużo czasu spędzają na oglądaniu różnych stron w internecie, ale właśnie nie reagują na takie tematy, które nie są, przepraszam za sformułowanie, pierdołami, o czym zrobiłam nawet cały film, jakie, wiecie, jakieś zdjęcie wnusia, nie wiem, kwiatuszków, jakieś głupotki takie, to tam są tysiące wejść, tysiące komentarzy, a jak już gdzieś coś jest takiego, gdzie trzeba by było chwilę pomyśleć może, albo obejrzeć z zastanowieniem, to jest właściwie zero reakcji. Poza tym te osoby właśnie często nie mają, jeśli chodzi o YouTube, konta, nie mogą po prostu komentować, nie mogą jakby reagować, subskrybować i tak dalej. Ja nawet nakręciłam taki film, jak założyć konto na YouTubie, ale on ma chyba tam, nie wiem, ze 20 wejść, zaraz zobaczę. Tutaj widzicie film 63, jak założyć konto na YouTubie, poradnik początkującego YouTubera. 32 wyświetlenia, w ogóle jeden z najmniej jakby oglądanych filmów. A zrobiłam to właśnie dokładnie
jakby na takie nawet zapotrzebowanie, które ktoś tam zgłosił, że okej, ogląda moje filmy, ale się poprawię, ale właśnie nie może komentować, no bo nie wie dlaczego, bo nie może, tak? No, mówię, no nie może, bo nie ma konta. Jakoś mało osób z tego skorzystało, czy myślę, że nikt z tego nie skorzystał, z tego filmu. Śmieszą mnie też, słuchajcie, takie porady tych, którzy prowadzą właśnie takie różne webinary dotyczące zwiększania oglądalności, tak ogólnie mówiąc, tych filmów, żeby wrzucać linki czy informacje na różnych stronach takich dopasowanych wiekowo do tych odbiorców, do których ja chcę dotrzeć. No i powiem Wam, że to jest mało realne, bo generalnie kanał miał mieć w założeniu tematykę taką troszeczkę o podróżach. To nie do końca się udało ze względu na pandemię. Trochę inne miałam plany. Pandemia to zmieniła, więc gdzieś tam koło tych podróży krążę, ale niekoniecznie on jest taki, jak ja pierwotnie myślałam. No ale tak czy inaczej próbowałam. Zapytałam się na takiej stronie na Facebooku, w takiej grupie podróżniczki, do której należę od dawna, czy mogłabym tam wrzucić link do swoich filmów, do swojego kanału. Właśnie tak jakby z myślą o osobach starszych, które też są w tej grupie. No to mi powiedziano, że kategorycznie nie, a potem dostałam wiadomość prywatną, że okej, mogę to zrobić, jak im zapłacę 500 zł. No ja niestety nie zarabiałam na tym kanale, daleko mi do tego i pewnie nigdy to nie nastąpi, więc raczej nie zapłacę im 500 zł. To samo było na takim kanale podróżniczki plus minus 50, tam raz czy dwa wrzuciłam jakiś link do jakiegoś filmu. To taki jakby kanał, no już przeznaczony, nie kanał właściwie, bo to na Facebooku grupa, która jakby jest przeznaczona dla takich osób bliżej mojego wieku, czyli już bliżej emeryturki, które się interesują podróżami. Tam raz, dwa, potem, znaczy raz czy dwa udało mi się tam coś wrzucić, coś napisać takiego merytorycznego. No ale też dostałam ostrzeżenie, żebym więcej tego nie robiła, bo mnie zablokują. Właściwie jedyną grupą taką na Facebooku właśnie, gdzie mogę bezkarnie, że tak powiem, te swoje filmy wrzucać czy zapraszać do polubienia moich filmów, to są mądre babcie. Bardzo Wam za to dziękuję i pozdrawiam. Będę też Was promować, jeżeli będzie ten kanał dalej istniał, chociaż cały czas się zastanawiam, czy warto. I tam rzeczywiście no, oni są jakby tacy chętni, ale też tam niezbyt wiele osób potem komentuje te filmy, czy ogląda. No tam jest wiele takich osób właśnie, które wolą takie różne pierdołki kliknąć, niż coś, co jest bardziej, powiedzmy sobie, merytoryczne. Takie mam wrażenie. Może to jest po prostu dla nich nieciekawe, no ale co zrobić? Na tych wszystkich szkoleniach, webinarach i tak dalej powtarza się też takie hasło, co zrobić, żeby zwiększyć liczbę odbiorców. No, nakręcaj filmy o tym, co Twoich odbiorców interesuje. To ja Wam pokażę film, który u mnie ma najwięcej wejść. W ogóle jest hicior. Zobaczcie tutaj na tą tabelkę, na to zestawienie. To jest film Jak kupić bilet, wejść do metra w Warszawie. Ten film nakręciłam w zasadzie tak dosyć spontanicznie pod wpływem znajomej, która po prostu przyjechała z innego miasta do Warszawy i nie bardzo wiedziała, jak się tutaj poruszać, jeśli chodzi o komunikację, jak kupować bilety i tak dalej. Myślałam, że to może będzie dobry poradnik. No ale słuchajcie, no to nie o tym miał być ten kanał, tak? I teraz tak. Kręcić takie filmy o tym, jak kupić bilet, gdzie, jak dojechać, nie wiem, no jakieś takie rzeczy informacyjne, gdzie można zdobyć te informacje w tysiącu innych miejsc, jeżeli ktoś dobrze poszuka, czy kręcić filmy, które są
w jakiś sposób wydają się merytorycznie bardziej ciekawe i na takie tematy, które niekoniecznie pojawiają się zbyt często na YouTubie, w ogóle w internecie. I zobaczcie, tutaj drugi film, który ma tak dużo wejść, dużo jak dużo, no ale powiedzmy, że jest drugi w kolejności, to był Short, katakumby w kaplicy Hermana Junga. Bardzo ciekawe miejsce, niedostępne na co dzień, niedawno dopiero jakby udostępnione dla zwiedzających. No i ten film ma, powiedzmy, to był short i ma 1500 wejść. Ale już film, który nakręciłam, taki pełnoprawny, nie short, tylko taki cały film, który nakręciłam w tej kaplicy Junga, który jest według mnie naprawdę bardzo ciekawy, bo mało kto tam mógł w tym czasie, kiedy ja go kręciłam, wejść, zobaczyć. To był chyba drugi czy trzeci dzień, kiedy udostępniono to miejsce. No tam nie pamiętam, ile tych wejść jest, ale bardzo, bardzo niewiele. I to jest o tyle dziwne, że na przykład, bo to jest film z cmentarza ewangelicko-augsburskiego. Są też takie filmy ze spacerów po tym cmentarzu. I ja chodzę czasem na takie spacery z przewodnikiem. Są naprawdę tłumy ludzi, mnóstwo ludzi się tym interesuje. No ale wiecie, to jest w Warszawie, nie każdy może tu przyjechać, a jak przyjedzie, niekoniecznie trafi na taki spacer. I wydawało mi się, że to może być ciekawe dla osób właśnie, które nie mają możliwości, żeby jakby na żywo przyjść zobaczyć te miejsca. A okazuje się, że wejść jest bardzo mało i nikogo to prawie nie interesuje. Zobaczcie jeszcze raz na tą tabelkę. Tutaj na piątym miejscu jest mój pierwszy film kajakiem przez meandry rzeki Wieprz. No to jest film, który miał właśnie bardzo dużo wejść od początku. Tak się zdarzyło wtedy, że chyba po tym pierwszym filmie YouTube mnie promował. Nie wiem, z czego to wynikało, ale bardzo się cieszyłam i wydawało mi się, że tak będzie zawsze. A tak nie jest. Teraz Wam pokażę takie zestawienie filmów, które mają najmniej wejść na moim kanale. Zobaczcie, są tutaj takie filmy o cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie opowiadam o bardzo fajnych rzeczach, o których pewnie mało kto wie. Zamek Kronborg, myślę, że fajny film z drona, dzięki mojej koleżance. No i tutaj ten film, o którym wspominałam, przedostatni, jak założyć konto na YouTube, poradnik początkującego YouTubera, 32 osoby. I no to jest taka zupełna końcówka, jak widzicie, po 30-40 wejść. No i tak niestety w większości jest niewiele więcej tych wejść. Prawie w ogóle nie ma łapek w górę, prawie w ogóle nie ma komentarzy. Trochę mi jest smutno, że nawet moi znajomi czy powiedzmy rodzina też nie pomagają mi. Już przestałam na to liczyć. Musiałam na chwilę odejść. I wiecie co, wracając do tematu, tak mi jest trochę smutno, że nawet moi znajomi, których po prostu proszę czasem, żeby tam dali łapkę, czy napisali jakiś komentarz, bo wiadomo, że od tego też zależy tak zwane pozycjonowanie, tak? Chociaż myślę, że przy tej ilości niewielkiej, znikomej, to i tak by nie był to duży wpływ, ale nawet jakoś tam znajomi, którzy wiem, że czasem zaglądają, oglądają te moje filmy, ani powiedzmy nieliczni członkowie mojej rodziny, którzy też to oglądają, albo których proszę, żeby przynajmniej zajrzeli, obejrzeli, napisali, co o tym myślą, że w zasadzie jest zero reakcji. No i nie wiem, czy to warto jeszcze dalej się w to bawić. Czy to warto się uczyć, czy warto tracić czas. Z drugiej strony lubię to robić, jest to fajne. Wiecie, jak człowiek siedzi na emeryturze, szczególnie teraz, kiedy te jakby możliwości poruszania się po świecie trochę są ograniczone i no, trzeba coś z tym czasem robić, tak? Wiecie, ja nie jestem miłośniczką seriali telewizyjnych, praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji, ile można czytać, tak? Dużo czytam, właściwie słucham książek, ale to też
percepcja jest ograniczona. Pogoda paskudna. Dzisiaj rano była burza śnieżna w Warszawie. Teraz jest słoneczko. Ale też się nie zawsze chce się wyjść, jak jest tak zimno. Wiecie, no co, coś trzeba robić. Ale z kolei jak człowiek coś robi i to nie ma odzewu, to też jest smutne. Napiszcie proszę, co o tym myślicie. Myślicie, że warto dalej ciągnąć ten kanał? Ciekawa jestem, czy ten film będzie miał więcej komentarzy niż film, który ma najwięcej komentarzy na tym kanale, czyli pewnie tam ze 20 góra, z tego połowa moje. No, myślę, że niekoniecznie. Nie wiem. Muszę pomyśleć, co dalej. No, życzę Wam, żeby ten poniedziałek najgorszy w roku okazał się lepszy niż początkowo by się wydawało. Może nie będzie tak źle, no ale jeżeli dzisiaj jest najgorszy dzień, no to znaczy, że od jutra już będzie lepiej, także nie wiem, czy do zobaczenia, czy jeszcze ja się tu pojawię, czy to już jest koniec. Pa, pa.